Koalicja Obywatelska rozpoczęła zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem Tak dla in vitro, który zakłada przywrócenie refundacji leczenia niepłodności, w tym zapłodnienia pozaustrojowego. Żeby projekt trafił do Sejmu, potrzebne jest 100 tysięcy podpisów. Proces in vitro był refundowany z budżetu państwa w latach 2013-2016. Przypomnę, że w wyniku tego programu przez te 3 lata i później urodziło się ponad 22 tysiące zdrowych, szczęśliwych dzieci i dzieci z tego programu rodzą się nadal. W 2016 roku ten program został zamknięty i zastąpiony rządowym programem naprotechnologii, tak nieefektywnym, że minister zdrowia ukrył przed mediami, opinią publiczną wszelkie dane. Nie wiemy, ile dokładnie z tego programu dzieci się urodziło. Niestety od kilku lat tego programu już nie ma, a problem tylko narasta. Mamy kryzys rosnących kosztów życia i ludzie mają coraz mniej środków na spełnianie swoich marzeń o posiadaniu dzieci, o rodzinie. Lekarze, którzy zajmują się niepłodnością, mówią, że coraz więcej par niestety rezygnuje z zabiegu, rezygnuje z badań, z procedury, ponieważ ich po prostu na to nie stać. I w tym momencie państwo powinno przywrócić program in vitro. Niepłodność jest jedną z postępujących chorób cywilizacyjnych. Już teraz dotyka wielu par, a w przyszłości ta liczba może się zwiększać. Miasto Wrocław od 2018 roku refunduje procedurę in vitro w kwocie 5 tysięcy złotych. Od tego czasu urodziło się 170 wrocławian. In vitro to nie tylko duże miasta, to małe miejscowości, to też rodzice z mniejszych miejscowości, gdzie faktycznie zadaniem centralnej władzy powinno być kontynuowanie, bo tak jak już pani poseł Wielichowska powiedziała, to rząd kiedyś dofinansowywał program in vitro i my bardzo chcemy, dając oczywiście przykład też jako Wrocław, że tak można i tak trzeba i z tego są same pozytywne historie. PiS mówi, kobiety macie rodzić młodo i drogą naturalną. Żeby dzietność się poprawiła, musimy wrócić do finansowania in vitro i pamiętać, że in vitro to ludzie i niepłodność to choroba cywilizacyjna. Zmaga się z nią co piąta para w Polsce. 3 miliony Polek i Polaków leczy się na bezpłodność i tylko w wyniku in vitro będą mogli mieć dzieci. My chcemy im w tym pomóc i powrócić do finansowania z budżetu państwa procedury in vitro. Mam nadzieję, że każdy z nas zostanie ambasadorem tej akcji. Sprawa jest prosta, wystarczy wejść na stronę Tak dla in vitro, wydrukować formularz na podpisy i pójść w świat. Bo jeżeli chodzi o miejsca, gdzie możemy zostawić te listy, taka lista miejsc wskazana jest także na stronie Tak dla in vitro. Jeżeli chodzi o Wrocław, to jest to między innymi biuro naszego regionu, czyli Biuro Regionu Dolnośląskiego Platformy. Czas na zebranie podpisów mija wraz z końcem stycznia. Echo 24, Oliwia Stasiak.